twarz przede wszystkim w jakimś tam geście sprzeciwu i oporu wobec narastających tendencji nacjonalistycznych, faszystowskich, narodowo-radykalnych i tak dalej, reprezentowanych przez organizatorów Marszu Niepodległości. I robimy go nie tylko w tym reaktywnym sensie sprzeciwu, ale też postulowania czegoś w zamian. No i tym przekazem pozytywnym jest, jak nie trudno się domyślić, wobec faszystowskiej wizji państwa, walka jakichś tam grup represjonowanych, czy wykluczanych, czy nieuprzywilejowanych. I to też się odzwierciedla w naszej demonstracji jako takie bloki tematyczne, że jest na przykład blok antykapitalistyczny, w którym idą pracownice, lokatorki, antyglobalistki i tak dalej. Jest blok kobiecy, czy czarnego protestu, który jakby jest w kwestii feministycznej, w kwestii walki o prawa kobiet, walki z patriarchatem. Blok LGBTQ, który jakby dopomina się o osoby nieheteronormatywne, czy w którym się wyrażają jakieś tam różne tożsamości i seksualności. W końcu jest blok wielokulturowy, czy migrancki, tak, który dotyczy osób, które nie są ściśle białymi Polakami. To są różne pola tej samej walki, tak, że stoimy jakoś wspólnie i że się nie zostawiamy. I że nie jest tak, że można zrealizować interesy na przykład wyłącznie kobiet, nie realizując interesów biednych, albo wyłącznie gejów, nie realizując interesów czarnoskórych i tak dalej, tylko że mamy jakąś wspólną sytuację bycia w tym kraju pod butem państwowej, kościelnej, nacjonalistycznej opresji i to jest coś, co nas jakoś łączy. Pomysł jest taki, że ta nasza piąta kolumna to jest taki blok poetycki troszkę, ale nie tylko. Nie wiem jak wy, ale ja będę na pewno korzystała z takich haseł, które były w graffiti, czyli właściwie z haseł sytuacjonistów, a właściwie nie tyle z haseł, ile z sposobu jakby rozbijania języka przez sytuacjonistów, czyli to się nazywało tam détournement, czyli właściwie przechwycenie, przejęcie, odwrócenie. Ma to jak gdyby tak wpływać na odbiorcę tego hasła, nie? Że jak gdyby zaczyna po prostu otwierać wyobraźnię. Stąd ja będę pisała takie hasła, w których nie będzie żadnej pogardy nawet dla tej drugiej strony. Koncepcja walczących słów powstała w odpowiedzi na pojęcie słów, które ranią. Czyli mowy nienawiści, tego, o czym w zasadzie dzisiaj, co podejrzewam, że będzie naszym podstawowym wątkiem, czyli w jaki sposób odpowiadać na mowę nienawiści. Zabiegiem, którym się posługuje Butler, na którym to pokazuje, jest subwersja. No, pokazuje to na podstawie tego, co się stało głównie ze słowem queer. Początkowo słowo queer było tym negatywnym określeniem, tak? Odmienności, bardzo piętnującym, bardzo nawet wulgarnym można powiedzieć, więc było tym słowem raniącym. Tak? Ta strategia była stosowana na przykład na Marszu Szmat, tak? w hasłach chcemy ciot i tak dalej. Czyli coś, co jest, coś, co nas atakuje, przechwytujemy, zmieniamy tego znaczenie na pozytywne, identyfikujemy się z tym, występujemy jako podmiot grupowy, nazywając się ciotami, szmatami i tak dalej. Mickiewicz był uchodźcą. Leśmian królową Polski. No, mam takie hasła też, po prostu wierszy, nie? Więcej wierszy, dobrych wierszy. Słucham? Kochanowski mistrzem Polski. Kochanowski mistrzem Polski. Nie, jakby tak zachęcamy do tego, żeby spojrzeć na kanon i nie bać się kanonu, który no, jest zawłaszczony, tak? Teraz tworzy się ten kanon narodowy, a jednym z takich postulatów, z którym się z Beatą zgadzamy, jest to, żeby tworzyć nowy kanon poetycki, a nie narodowy. Enough!
odwołać się do Jasińskiego, znamy Jasińskiego, poezja wychodzi na ulicę, performance i tak dalej. Rozumienie na przykład gazety jako poezji, poezji jako gazety, to co teraz będziemy robić, czyli poezja jako hasło, jako skandowanie i skandowanie i hasło jako poezja, byłoby bardzo podobnym gestem. Podobne zadanie zdawałoby się dostali w tym roku poeci poznańscy, którzy z okazji obchodów czerwca 56 roku mieli napisać wiersz o tragicznej śmierci Romka Strzałkowskiego. Zaproszeni do tego zostali Kira Pietrek, Joanna Roszak, Szczepan Kopyt oraz Łukasz Bukowski, który wówczas był w więzieniu. I rzeczywiście napisali te swoje wiersze. I znów, wiersze były przedrukowane w lokalnej gazecie, w poznańskiej gazecie wyborczej. Ponadto były wykrzykiwane czy skandowane przez aktora, performera Dominika Złotkowskiego, który zresztą pod więzieniem został jakby odbyła się interwencja policji, bo policja była przekonana, że nawołuje do zgromadzenia i podburza. I wiersze zaczęły znów funkcjonować w zupełnie innej przestrzeni. Megafon zaprasza do otwartych kas, lincz na bananach z promocji, hiszpańskie wino gotowe do boju, praca kasjerki w świątek i piątek, z centrum logistycznego korpo wychodzą tłumy zielonoskórych zombie, czy jest szansa na ich słuszny strajk? Megafon zaprasza do otwartych kas, nieważne czyj jest głos, który kłamie przez megafon, ważne jest to, dlaczego ludzie za nim idą. Precz z czerwoną burżuazją, precz z każdą burżuazją, pstryk. To był wiersz Kopyta, który właśnie był wykrzykiwany, skandowany na ulicach przez performera. Przypomnienie sobie tych wierszy i pomyślenie właśnie o nich z tej perspektywy byłoby dla nas dzisiaj, w tej chwili i w ramach tego, co zamierzamy zrobić, bardzo ważne i potrzebne. A może mieć sprawę? Michał mnie zaprosił, żebym pomogła dzisiaj Wam, nam jakby usprawnić stronę dźwiękową, czyli po prostu poćwiczyć skandowanie haseł. Oczywiście najgłośniejsze są marsze nacjonalistów. Dlaczego? Ci ludzie mają po prostu ogromne doświadczenie, bo śpiewają na żylecie. Mają bardzo wytrenowane gardła, ale też jest to o tyle niebezpieczne, że rzeczywiście idzie taka kolumna nacjonalistyczna, często jeszcze w barwach właśnie Legii, krzycząc, nie wiem, uchodźcy do domu, górę serca jebać TVN, cokolwiek tam im ślina na język przyniesie, ale oni krzyczą jednym głosem. To jest rzeczywiście głos tłumu i on jest słyszany jak jeden. Manifestacje, na przykład manifestacje razemowe, czy różne marsze kobiet za wyjątkiem 3 października i czarnego poniedziałku i protestu są bardzo, bardzo ciche. To też wynika z tego, że w ogóle kobiecy głos w przestrzeni publicznej funkcjonuje tak od starożytności. Piszą o tym różni filozofowie starożytni. Kobieta przemawiająca w przestrzeni publicznej nie jest kobietą, jest bytem androgenicznym. Jeżeli jakaś kobieta się odważyła wypowiedzieć na forum, to natychmiast pojawiały się takie epitety jak krowa, szczekający pies, co, nie wiem jak pamiętacie, po 3 października, po strajku kobiet, również pojawiało się w mediach narodowych. To znaczy dokładnie tak zostałyśmy nazwane krowami, psami, szczekaczkami, jakimiś po prostu czarownicami. Czyli ten głos kobiet w przestrzeni publicznej nie jest mile widziany. Co więcej, jego brzmienie nie kojarzy się z głosem autorytetu, nie kojarzy się z brzmieniem głosu, który może zabierać, no właśnie z zabieraniem głosu w imieniu wspólnoty. Więc ten głos kobiecy jest trochę jak głos imigranta, który musi się pozbyć jakiegoś akcentu, żeby mówić czysto. Czyli ja jako kobieta muszę się, nie wiem, niby dostosować do jakiegoś obowiązującego kanonu. Chodzi o to, żeby właściwie tego głosu jakoś nie modyfikować, nie musimy się do niczego dostosowywać. Chyba warto właśnie nie w tym minorowym nastroju, czarnym, grobowym, tylko potraktować też to wyjście na ulicę jako jakiś pretekst do celebracji.
mi im język! Biała Polska tylko zimą! Kraju mój, kraju barwny, do largonii i balwy! Płciowymi, rasowymi, klasowymi. Wzywam was do tego, abyście działali i działały poza systemem. Stawały i stawali w obronie ludzi wam znanych i nieznanych. Wspierały i wspierali się nawzajem wbrew faszystowskiemu rządowi i faszystowskim instytucjom publicznym. Abyście uczyli i uczyły wasze dzieci, jak być tolerancyjnym, jak szanować innych ludzi. Abyście wspierali i wspierały osoby LGBT, osoby z doświadczeniem migracji. Pomagały osobom wykorzystywanym ekonomicznie. Pomagały sobie wzajemnie przerywać ciążę. Niech upadnie seksizm, niech upadnie patriarchat, niech upadnie wyzysk, niech runą granice, które są ścianami fortecy Europy. Bo rewolucja zaczyna się dziś i dzieje się każdego dnia. Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią!
Yeah.